Zobaczcie, niemożliwe stało się możliwe. Doczekałem się trochę gruzu na drogę. Oczywiście jak przyjdą dobre deszcze, to podejrzewam, że to się wgniecie, bo to jest nie wykorytowane, tylko nasypane na wierzch, ale dobre i to. Przez jakiś czas będę miał spokój z błotem. I teraz brać się za robotę. Zaczynam wyrabiać przedostatnie wiadro gładzi z tych zakupionych, które zakupiłem w tamtym roku. I teraz gładzę gładzią Cerezit Premium Finish IN46, polimerowa Insire Technology, nie wiem, czy to się tak czyta, próbuję być Amerykańcem. Polimerowa gładź szpachlowa. Optymalna twardość i elastyczność, wysoka wytrzymałość, aplikacja ręczna i maszynowa, łatwe szlifowanie. I zobaczymy, jak to się, z czym to się je. Znaczy ja już jedno wiadro sobie naniosłem, to już mogę wam powiedzieć, że nie jest zła. Ma bardzo dużo porów, jak widzicie, wewnątrz. Ona jest tutaj niemieszana. Jest w niej bardzo dużo takich, o. Nie jest taka jak inne gładzie, które były we wiaderku, jak się je nabierało, to ta masa jest płynna i jest wypełnione w 100%. Tu wszędzie jest takie, widzicie, takie powietrze. Ale nie jest ona znowu lekka. To nie jest to, że ta gładź jest jakoś napowietrzona przeokrutnie. A ile jej tu jest we wiaderku? 25 kg. A jak ktoś chce zobaczyć, jak to wychodzi cenowo do innych gładzi, no to muszę was odesłać do filmu, który był porównaniem, ile wychodzi za kilogram gładzi której. Także film wam albo gdzieś tu wyskoczy w polecajkach, albo będzie w opisie link do tego filmu. Jeżeli ktoś będzie ciekawy, to sobie zajrzy. Przerzucam z tego wiadra do dużego po Atlasie GDA, bo po prostu lepiej się wałkiem nabiera z takiego. Lepiej się tutaj wymiesza się w każdym, ale lepiej się nabiera z tego wałkiem, bo jest obłe wiadro. Także ci wszyscy, którzy robią obłe wiadra i są szpachle przystosowane do kładzenia wałkiem, mają duży plus, bo w okrągłym wiadrze jest to męczarnia. Już o tym nieraz mówiłem zresztą. I została mi tylko do sprawdzenia gładź Fill and Finish, która jest też bardzo reklamowana przez niektórych youtuberów. I zobaczymy, czy ona jest przez nich reklamowana, że ona jest taka zajebista, bo jest zajebista, czy po prostu jest współpraca i dlatego ona musi być zajebista. U mnie nie ma lekko, a jest szczerze. Zobaczymy. I tamtą chyba można kłaść od Q1 do Q3. Tą Fill and Finish. Dobra, przekładam resztę, mieszam. Idę naciągać ostatnią ścianę w pokoju, w jednym z pokoi. Strasznie gęsta jest, jeżeli chodzi o konsystencję początkową, jest straszliwie gęsta. Nawet przyjemny ten Cerezit do ale tu echo idzie. Nawet przyjemny ten Cerezit do zagładzania. Jeżeli dobierzecie sobie odpowiednią konsystencję, nie zrobicie go za rzadkiego ani za gęstego, to się bardzo fajnie nakłada i dosyć fajnie gładzi. Jeżeli chodzi o masy, którymi do tej pory robiłem. Może w ten sposób. Cały pokój jest tutaj w Cerezicie zrobiony, więc zobaczymy, jak się będzie docierało. Bo na każdej, tu w tym domu przecież jest co pokój, co ściana, to prawie że inna masa. Także, a niektórzy mówili, że to chyba dotyczyło się Knaufa, starego Shitrocka, że jak go zostawicie na dłużej niż tam 2-3 tygodnie, miesiąc, to później jest bardzo twardy i go się źle dociera. Nigdy nie miałem doświadczenia z takim czymś, żeby się ciężko szpachla docierała. Może dlatego, że zawsze to jest tak wylizane, że papierem to trzeba tylko otworzyć pory, żeby zagruntować. Nie ma jakiegoś docierania, żeby to równać. Tak jak macie tutaj ścianę, zobaczcie. Tu jest ściana pod słońce. Nie wiem, czy to kamerka wyłapuje, ale ona jest tak, wiecie, piórem wylizana. Najpierw robię małym piórem 60, później robię piórem 80 i ta ściana jest tak wyprowadzona, że no dosłownie tutaj trzeba papierem tylko liznąć te sznyty, które zostały po rancie, jakby pióra. O, takie coś. Nie wiem, czy nawet kamerka widzi. Tu takie drobne rzeczy, ale tak, cała ściana, co by się za bardzo nie chwalić, wygląda nieraz lepiej niż po, jak się widzi, ludzie pokazują, co im w domach remont, jakim ktoś zrobił, jakim ściany pomalował. To się przeżegnać, że to tak jest zrobione. Także ta ściana jeszcze idzie na raz. Miałem ją całą robić inaczej po prostu.
dodać barwnika do gipsu i zrobić ją całkiem inaczej, ale stwierdziłem, że całej ściany nie będę robił, bo jest duża. Zrobię tylko tutaj na środku takie... Pokażę wam co. Kupiłem ten taki, zapomniałem jak to się nazywa. Kurczę, na końcu języka mam. Nie arkusz, tylko pewnie napiszę. To kupiłem takie coś. Mam zamiar to odbić na gipsie. Wiadomo, że trzeba sobie zrobić z tego lewą stronę i prawą stronę, bo to jest połówka. Chyba nie idzie kupić mniejsze, można kupić w całym okręgu. Ale takie duże przeważnie występują, że musicie odbić dwa razy. Prawo, lewo. Mam zamiar to odbić. Mam zamiar zabarwić gips do tego, dodać trochę brokatu, dodać trochę złotej farby, zobaczyć co z tego wyjdzie. A tak jak mówię, jak nie wyjdzie, to będzie papier 40 i trzeba będzie to ze ściany zdjąć. Zeszlifować i zdjąć. Ale myślę, że może nie będzie tak źle. Także coraz bliżej. Najgorszy ten pokój. No ale to wszystko się sprzątnie. Jak ten zrobię, bo zrobię przemeblowanie i będę atakował tamten pokój. I zostanie tylko korytarz, wiatrołap, jeżeli chodzi o gipsowanie, no i łazienki. Ale łazienki to już będzie grubsza robota. Zostało mi do zaszpachlowania ostatni raz ściana, na drugi raz. Muszę tu go oprzeć, żeby się kurde nie odrywało. Tą ścianę muszę na drugi raz zagipsować, ale postanowiłem zrobić pewien doktorat. Pewien doktorat będę robił. Po co to robię, to powiem jak mi wyjdzie i jak uzyskam pożądany efekt. Co robię, po co to robię i jak to robię? Oczywiście to wszystko powiem jak przyjdzie czas i jak mi wyjdzie. I oczywiście jak uzyskam zamierzony efekt, to dopiero będę tłumaczył, po co to robiłem. A na razie widzicie, że jest tu jakieś szare coś. Oczywiście jest to gładź. Ona jest zabarwiona barwnikiem do farb. A po co to robię, to wam powiem, jak przyjdzie na to czas. Tak jak już powiedziałem. Teraz biorę się za gipsowanie i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo sam nie wiem. Pierwsze maźnięcia będą takie, że tak powiem, mieszane, bo wałek jest po białej gładzi, więc będzie się to mieszało, ale myślę, że ze 3-4 przywałkowania i już wyjdzie mi taka gładź, jak jest we wiaderku. Dobra, ja sobie jadę z gładzią, wy zobaczycie efekt końcowy. Oczywiście efekt końcowy zaciągniętej ściany, a po co to robię? To może dopiero powiem, wiecie, po, nie wiem, miesiącu, dwóch. Przyjdzie na to czas. Także subskrybujcie. A tak się prezentuje efekt naciągnięcia ściany. Widać, gdzie było kończenie. Widać nawet kreskę, gdzie jest pół. Jedna połowa, druga połowa. Później była trzecia, czwarta. To jest świeżo dół zaciągnięty, dlatego jest tutaj ciemniej, bo jest naciągnięte po prostu jedno na drugie. Wyschnie, trochę się ujednolici, a pod co to jest podkład, jeszcze sam nie wiem, bo są trzy wersje, która wyjdzie mi ostatecznie, zobaczycie, niczego nie spoileruję, nie mówię, bo sam nie wiem, co będzie na tej ścianie jeszcze. Są trzy wersje, co będzie zrobione, a ostatecznie co wyjdzie, zobaczymy. Od razu jak się ciemniej zrobiło w pomieszczeniu, jedna ściana szara, od razu całe pomieszczenie pociemniało. Jak wiele takie szarości dają, że tak powiem, w pomieszczeniach.